Media z Poznania, który nie widzi nic złego w atakowaniu w czasie strajku kobiet dziennikarza, popiera antyrządowe i upolitycznione Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Mamy kolejny dowód na to, jak bardzo potrzebna jest reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale nie tylko, bo pewnie trochę zmian przydałoby się również w prokuraturze. Ale zaraz o szczegółach, bo teraz już witam naszego gościa, którym jest napadnięty w czasie wykonywania, proszę Państwa, swoich obowiązków służbowych. Dziennikarz Polskiego Radia Poznań, Hubert Jach. Dzień dobry, Hubercie, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, Romanie, witam też Państwa. Nim przejdziemy do oceny takiej publicystycznej, przypomnijmy może na początek, co spotkało Cię w czasie pracy przecież jako redaktora Polskiego Radia Poznań, relacjonującego, to już chyba rok temu, prawda, strajk feministek czy strajk kobiet, jak zależy, jak tam spojrzeć na to. Dokładnie, 28 stycznia zeszłego roku udałem się na protest na Plac Wolności, aby zrelacjonować to, co się tam działo. Mhm. Radia Poznań. Tak, oczywiście, Polskiego, że tak. I kiedy przechadzałem się w tłumie, żeby zobaczyć, jakie ludzie mają transparenty, jakie hasła wykrzykują, to otoczyła mnie nagle grupka około 12 zamaskowanych mężczyzn i nie chodziło o maseczki antykowidowe, tylko kominiarki czarne, mające uniemożliwić ich identyfikację. Oni mnie osaczyli, powiedzieli, że zamierzają mnie, tutaj słowo nie nadające się do zacytowania na antenie, ale nawet w ocenie sądu mogące być groźbą karalną. No i wypchnęli mnie po prostu z tego tłumu. Zaczęli przepychać fizycznie. Przepychali mnie, szarpali, podstawiali mi nogi, w pewnym momencie udało im się mnie przewrócić. Naruszyli moją nietykalność cielesną poprzez to, że mnie tak zgięli w pół, próbowali wyrwać mi telefon. I to jest jeden skandal, ale skandalem jest wszystko to, co działo się później. Prokurator nie dopatrzył się w tym ataku na dziennikarza. Sędzia uznał, że nie ma tematu, tak? Mimo że udało się wskazać nawet osoby, które tam były tymi osobami atakującymi, prawda? Kiedy udałem się na komisariat, aby zgłosić i złożyć takie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to rozpoznałem, wtedy kiedy byłem atakowany, rozpoznałem jednego z tych ludzi, którzy mnie zaatakowali, i wiedziałem kiedy, gdzie, o której godzinie, jakim radiowozem przyjechali policjanci, o jakim numerze rejestracyjnym na interwencję, na rozbracie, kiedy spisywali jednego z tych napastników. Mhm. Mimo to pani prokurator Agnieszka Makowska-Witos uznała, że nie da się zidentyfikować sprawców, więc odmawia wszczęcia postępowania. Wtedy ze swoim prawnikiem złożyliśmy zażalenie na takie postanowienie prokuratury, i wtedy sąd uznał, że pani prokurator nie dopełniła swoich obowiązków i należy sprawę rozpatrzyć jeszcze raz. Tak jest. A po zeznaniach uzupełniających, kiedy okazało się, że policja rozpoznała jeszcze jednego z tych sprawców, sama z siebie, dlatego... Mimo, że była ich grupa, to już tak na marginesie, tutaj ogromne podziękowania dla wielkopolskiej policji, bo oni naprawdę zrobili wszystko, to tutaj jakby prokuratura, moim zdaniem, nie dopełniła swoich obowiązków. Mhm. I wtedy pani prokurator umorzyła postępowanie ze względu na to, że nie ma tutaj znamion przestępstwa, żaden artykuł kodeksu karnego nie został złamany. Czyli ona też była na jakimś proteście, jak zbierała jakieś, nie wiem, dowody gdzieś na jakimś placu, w miejscu publicznym, zostałaby poszarpana, przewrócona, to też nie widziałaby problemu prawdopodobnie. Z takiej wniosek chyba można wyciągnąć. No podejrzewam, że gdyby to dotyczyło jej albo powiedzmy... To mogłoby być inaczej. Powiedzmy środowiska dziennikarskiego innej redakcji, to podejrzewam, że sprawa zostałaby bardzo szybko załatwiona i doprowadzona przed sąd. Ciąg dalszy, bo sędzia jakby też uwzględnił te argumenty pani prokurator, tak? Na to postanowienie pani prokurator o tym, że odmawia, że umarza postępowanie, złożyliśmy również zażalenie i pan sędzia uznał, że tutaj cytat, zdaniem sądu okręgowego postępowanie nie budziło zastrzeżeń, nie budziła też zastrzeżeń podjęta finalnie decyzja. Czyli stanął po stronie prokuratury, a przeciwko dziennikarzowi. No tak to można, uznać. Jakby mając tak naprawdę na widelcu dwie osoby, które dokonały czynnej napaści na dziennikarza w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Próby relacjonowania protestu. Mhm. Doszło do ataku na mnie, napaści. Byłem, tak jak już wspominaliśmy, popychany, szarpany, podstawiano mi nogi, naruszono moją nietykalność cielesną. I to sam pan sędzia uznaje, że naruszono moją nietykalność cielesną. Mimo to ale sprawy nie ma, bo oni w zasadzie powzięli informację o tym, że jestem dziennikarzem, dopiero po tym, jak zamierzali mnie
mimo że cały czas byłeś ze sprzętem, mikrofonem w ręku, tak? No tak, oczywiście. I wiedzieli, z kim mają do czynienia. Cała interwencja została nagrana na dźwiękowo, a dodatkowo, kiedy rozpoczął się ten atak na mnie, wyjąłem telefon, zacząłem to nagrywać również wideo. Mhm. I tutaj możecie Państwo na profilu facebookowym i youtubeowym Radia Poznań znaleźć to nagranie krótkie, gdzie jest pokazane ewidentnie, że jestem popychany i szarpany, nawet przez tego człowieka, którego ja wskazałem jako osobę, która mnie zaatakowała. I te argumenty ani do prokuratury, ani do sędziego nie trafiły. Warto może wspomnieć przy okazji, kim jest sędzia, który wydał taką decyzję. To jest pan sędzia Tomasz Borowczak. No tutaj nie wiem, czy to ma związek ze sprawą. Podejrzewam, że być może jakiś może mieć. Pan sędzia w lipcu zeszłego roku podpisał się pod listem Stowarzyszenia Justicja. To jest rzekomo stowarzyszenie niezależnych sędziów, tych, którzy bardzo mocno protestują. Nie boimy się tego powiedzieć. To jest po prostu antyrządowe, upolitycznione stowarzyszenie sędziów, którzy walczy z wszystkim tym, co nowe w wymiarze sprawiedliwości. Walczy z reformą sądownictwa, co jak widać na moim przykładzie, no chyba jest jednak konieczne, bo naprawdę nigdy nie poczułem się tak niesprawiedliwie, nie miałem takiego poczucia niesprawiedliwości, bo idąc do sądu człowiek oczekuje tego, że idzie po sprawiedliwość, a dostałem tak naprawdę no, od tego wymiaru, w cudzysłowie, sprawiedliwości klapsa w twarz. To jest skandal moim zdaniem, tą sprawę trzeba nagłaśniać, bo to nie chodzi, Hubert, tylko o ciebie, tylko również o innych dziennikarzy, po prostu o ten zawód, dziennikarzy, którzy pracują obojętnie. No mamy sympatyków, wiadomo, społeczeństwo jest podzielone. Jedni lubią jedne media, inni lubią drugie media, ale niewątpliwie za każdymi mediami, za dziennikarzami, którzy pracują w tych poszczególnych redakcjach, no stoją mieszkańcy, dla których po prostu my wykonujemy ten zawód. I jeśli przedstawiciel tych mieszkańców, dziennikarz, jakiejkolwiek redakcji, podkreślam, jest fizycznie atakowany, to znaczy, że jest jakiś skandal, że to jest coś tutaj nie tak, prawda? No, tak na pewno być nie może. My możemy się zgadzać jeszcze z danym medium. Prokuratury i sądu. To możemy jest się zgadzać z jakimś medium, tak. Czy możemy lubić danego dziennikarza, bądź go nie lubić, no ale obowiązuje w Polsce prawo, które zabrania jakiegokolwiek naruszania fizycznego ataku, czy wręcz powodowania dyskomfortu drugiego człowieka, prawda? Czy obawy o własne zdrowie i życie, no bo kiedy człowieka otacza grupa kilkunastu osób związanych z rozbratem, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, że to jest grupa kryminalistów, która też szkoli się w sztukach walki, no to człowiek ma prawo czuć się zagrożony, prawda? Zresztą metody działania są bardzo podobne, bo ostatnio słyszeliśmy o napadzie fizycznym też na posła z Poznania Bartłomieja Wróblewskiego, ale to już w Warszawie, ale też zamaskowani ludzie, bezkarni zupełnie, przewracający posła Rzeczpospolitej Polski na ziemię. Ale czy na koniec, Hubercie, jeszcze chciałem zapytać, czy spotkałeś się z jakimikolwiek wyrazami solidarności ze środowiska dziennikarskiego, jeśli w ogóle takie jeszcze istnieje? No, jeżeli nie liczyć tutaj naszej poznańskiej redakcji Radia Poznań, no to też ogromne podziękowania dla pani Jolanty Hajdasz, szefowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Tak, tutaj pani doktor zamierza zająć się też tą sprawą, no ale poza tym to poznańskie media głucho milczą, zarówno wtedy, kiedy zostają zaatakowane, jak i dziś, kiedy sąd wydaje takie postanowienia. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Trzymaj się, solidaryzuję się w pełni z tobą i z każdym dziennikarzem, którego została naruszona godność osobista, fizyczna również. Bardzo dziękuję za możliwość tutaj powiedzenia tych kilku słów. Dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem był napadnięty w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych dziennikarz Radia Poznań Hubert Jach.